Kobieta pobita, maltretowana, gwałcona. Jeżeli chce pan taką kobietę zmusić do uległości, nie będzie pan tego robił biciem i gwałceniem, dlatego że to w jakimś sensie, przepraszam za to określenie, jest także psuciem towaru. Bo kobieta pobita, maltretowana, gwałcona, no ona przez jakiś czas musi dojść do siebie, zanim będzie atrakcyjnym towarem dla klienta. Ale przepraszam za ten język okropny, ale tak to trzeba nazywać. Natomiast jeżeli pan zagrozi jej konsekwencjami wobec najbliższych, dziecka, młodszej siostry, mamy, taty, te kobiety są bezbronne, bo one swoim życiem mogą szafować. Mhm. Ale zdrowiem młodszej siostrzyczki, jeśli kryminaliści dają jej dowód na to, że wiedzą, do jakiej ona szkoły chodzi,